tak na gorąco, bywa. Tak. Na gorąco, na samym szczycie Góry Świętej Anny jest z nami Monika Zawodny. Skończył się drugi podjazd treningowy do 15 rundy. Dojechałaś na szczyt ze sporą ilością trawy i fragmentami krzaków. Co się stało, Monika, po drodze? Troszeczkę mnie wypluło, poszłam troszkę rowem, ale zimną krew zachowałam, dodałam gazu i udało się wyjść bez żadnego szwanku. Po raz pierwszy za kierownicą Alfy Romeo 156 Janusz Jania zdecydował się oddać swój wypieszczony samochód w twoje ręce. Jak się czujesz, prowadząc tą Alfę w kolorze Mika Blue? Znaczy, czuję się bardzo dobrze i w ogóle podziwiam go za to, że tak powiem, kobiecie przekazał swoje auto. Ale naprawdę prowadzi się świetnie, jest naprawdę fajne i szybkie, z tym, że no muszę troszeczkę uważać, bo tak jak mówię, no było chyba troszkę za szybko i mogło się to skończyć nieciekawie. Ale w niedzielę chyba wracasz do swojego Peugeota 106 Rally? Tak, wracam do Peugeota, walczę o drugi wicetytuł i mam zamiar, że tak powiem, to wywalczyć. Mam nadzieję, że mi się uda.